Dziokowcy, a wszyscy dziokowcy żartują. Panie Edku, ale doszła mi wiadomość, w niedzielę doszła do mnie taka wiadomość, że za Polpakiem jest cicha firma Toy Toy, która w nocy myje te toalety. I oni tam. Ja to przyjęłam do wiadomości, mówię, no pójdę kiedyś sprawdzę. Ale potem sobie pomyślałam, przecież do tych toalet używają różnych środków neutralizujących i korzystałam nieraz z takich toalet. To po co w nocy? To tam wręcz pachnie. Czy to jest prawda, że takie coś tu jest? A nie wiem. No ja jest. Tam żadnej nie widziałam. W tej chwili to jest non-stop. Jak wiatr wieje, jest non-stop, jak jest taki zamek. Ale najwięcej jest, no. Najwięcej jest w nocy. Jak wiatr wieje, w nocy też, ale w dzień wieczorem i na pewno. Znaczy niewątpliwie tak od godziny 20 w tej chwili tak się zaczyna. Panie Edku, ciężkie powietrze. Godzina druga w nocy, trzecia, czwarta budzi mnie odór. Więc, druga, trzecia. A w ciągu dnia, jeżeli wiatr wieje na północ, to wszystko często ta para i te... Właśnie. A by nie powiedzieć. I te odory, czy niedziela, czy nie niedziela. Przecież Prosia była całą sobotę siedziała, to mówi, że można było kota dostać. Ale w tej chwili jest non-stop. Kiedyś tak nie było, a teraz jest non-stop. Zawsze mnie zastanawiało tak, że najpierw jest sygnał dźwiękowy, to taki mocny jak gwizdek w starej lokomotywie, czyli ostrzega pracowników wewnątrz, nie? Ostrzega wewnątrz pracowników, że jakiś spust czegoś istnieje, a później dopiero wali z tych kominów, kurczę, pana. Nie, przepraszam, panie Edku, to jest nieprawda. To nie z kominów, tylko z boku, z tych z tych czubuchów. Tych z boku, tak. Ale jest czasami tak, że idzie z kominów, bo ja mam tutaj z kominów też. Ale co ty rozumiesz, bo będzie komin? Panie Edku, były pracownik. Ale tam idzie tak jak ten, szybkowal. Wtedy włączają, jeżeli jest zryw, południa jest awaria. Tak. A jakie państwo, jakie są skutki wdychania tego brzydkiego zapachu? Państwo, gryzienie w gardle. Gryzienie w gardle, tak? Uzdrowienie, drażnienie spojówek. Typowe takie objawy jak na przykład siarkowodorze. Przy siarkowodorze. No to jest siarkowodorze. Serce wysiada. Przecież pan nie zaprosi, pan nie śmierdzi. Ogólnie można powiedzieć złe samopoczucie, tak delikatnie. Zawroty głowy jakieś, tak? Oczywiście. Mówię, moja wnuczka przyjechała i już ma, wstaje kaszel niesamowity. Ale to jest tylko działkowicie i osiedle powinno się skarżyć na to. Ale osiedle też narzekają. No i mówimy o tym, ale każdy narzekają.